Emilia Zakrzewska, Pier na Backstage'u. tak maratarka. Dzisiaj rozmawiamy z dziennikarką Natalią Hołownią. Cześć Natalia. Dzień dobry, cześć. I z góry przepraszam za mój głos. Przeziębienie odziedziczone po córce i to podobno tak już będzie co miesiąc, więc... Będzie, się się zaczęło się, będzie zaczął się okres. <laughs> Okej, okay. to trzymajmy się tego, że jest to seksowne, dobra. Dziękuję, że znalazłaś czas dla nas. Zawsze. I, ale mm, przejdźmy do meritum. Pewnie. Jak zaczęła się twoja droga zawodowa, i czy to miejsce, w którym jesteś, jest dla ciebie satysfakcjonujące? Mm, jak zaczęła się moja droga zawodowa, e, obejrzałam sobie The Devil Wears Prada, e, mm -hmm. byłam na studiach we Francji, i to było drugi raz, jak obejrzałam ten film, bo za pierwszym razem uznałam Jeans, co za bullshit, w ogóle mi się to nie podoba, a za drugim razem jakoś była bardziej sprzyjająca aura, międzynarodowe środowisko, ja byłam taka mniej wojująca, bardziej zadowolona z życia. I pomyślałam sobie, kurde, to musiała robić mieć taką siłę sprawczą, pracować z najlepszymi, trochę też ocierać się o ten świat mody. I to wszystko się wydarzy potem na mojej drodze. Natomiast jak wróciłam do Polski, zaczęłam rozsyłać CV taka pełna pasji na zasadzie, kurczę, przecież ja zrobię super te wywiady, przecież ja się tym wszystkim jaram, ja się tym interesuję, znam języki. W ogóle weźcie mnie przyjmijcie do pracy, no i nikt mnie nie przyjmował. No i dobra, bo myślałam, nie wiem już, co mam zrobić, taka już zaczęłam być frustrowana, a cały czas sobie pisałam recenzje filmów po angielsku. Ja już nie pamiętam, czy to było na bloga, czy to było na Facebooka, mówimy o 2010 roku, więc mm -hmm. to, ten Facebook był wtedy inny. I odezwał się do mnie Włoch, który szukał takich studentów, którzy będą pisali recenzje z Festiwalu Filmowego w Wenecji. I napisał, że, że przeczytał na jakiejś grupie tą moją recenzję i że chciał mnie zaprosić do... Recenzowania festiwalu. Słuchajcie, no ja to pamiętam, jest wow. Tak, ja pamiętam, jak ja podskoczyłam, że prawie zaryłam głową w sufit, mieliśmy dosyć niskie mieszkanie wtedy. I po prostu do mojej matki, do ojca, teraz bym wam to <coughs> zacytowała, ale głos mi na to nie pozwala, ale krestałam jadę, można was przeklinać? Mhm. Tak. Jadę kurwa, do Wenecji na festiwal jako dziennikarz. Ja pierdolę, naprawdę jadę do Wenecji i będę recenzować festiwal. No i musiałam sama w to zainwestować. I to tutaj dla wszystkich młodych takich amatorów dziennikarstwa i tej pracy, nie wiem, no czas się zmieniły, ale wydaje mi się, że na samym początku bez własnego wkładu to niewiele się wydarzy. Chyba, że być może studi ja nie, Ja chciałam studiować dziennikarstwo, ale, ale tak się nie potoczyły moje losy. Studiowałam iberystykę na UW. Więc być może studenci dziennikarstwa mają to drogę łatwiejszą, ale taka osoba, która nie ma z dziennikarstwem nic wspólnego teoretycznie, to jej jest bardzo ciężko się dostać do tych struktur. Przynajmniej wtedy, tak jak mówię, no to ponad dekadę temu. I jak już wróciłam z tej Wenecji i miałam w CV wpisane, że byłam korespondentem Hello! z festiwalu w Wenecji dla włoskich mediów, gdzie pisałam po angielsku i prowadziłam wywiady po hiszpańsku, no bo po studiach, po francusku, bo jeszcze wtedy trochę pamiętałam z liceum. Maturę zdawałam z francuskiego, no to to już było na tyle imponujące, że te miejsca, do których napisałam, się do mnie zaczęły oddawać. Bez tego nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, jak bez tego potoczyłaby się moja droga, bo dopóki nie miałam tego wpisu o festiwalu filmowym w Wenecji, to nikt nie chciał mnie nawet zaprosić na rozmowę, mimo że byłam pełna pasji, chęci. Miałam wtedy 23 lata. No to jest właśnie nawet to, co od co rekord z Dagmarą rozmawiałyśmy, że w tej budowaniu kariery, jak się czyta jakby biogramy i w ogóle się rozmawia z ludźmi, to, 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 to w dużej mierze szczęścia, ale też odpowiedni czas i, tak. i znajomość ludzi mhm. um, um, ma znaczenie. No i twoja droga tak sobie um, od tej Wenecji ewaluowała, ewaluowała. dzisiaj mhm. masz pionierski program Dotyczący, dotyczący między innymi podcastu tak mamy, który jest podcastem dosyć popularnym, zapraszasz to po top gwiazdy, chociaż gwiazdy są na niebie, ale osoby dosyć popularne, które dzielą się dosyć intymnymi rzeczami, które wymagają odwagi. Ale nie mniej również robisz to ty razem ze swoją współprowadzącą. Są tam, mhm. tam szczegóły naprawdę z Twojego życia dosyć mocne, mhm. odważne. I czy w takiej formule, jak to jest ujmowane, płacisz za to jakąś cenę, że mówisz o swoim, o swoim życiu w tak dosyć bezpośredni sposób? Wiesz co, nie, bo ja się po pierwsze niczego nie wstydzę, nic co ludzkie nie jest nam obce, a po drugie nie, nie mam w ogóle żadnych tabu. Moi znajomi czasem się śmieją, mówią, Boże, Nata, weź ty mi jakieś tabu, bo czasem te twoje wyznania nas już przerastają i się bardzo śmieją. Eee, natomiast ja nie jestem osobą, znaczy jestem publiczną osobą ze względu na to, że jestem <laughs> dziennikarką i udzielam swojego wizerunku, nazwiska, ale nie jestem... Nie mam i bardzo bym nie chciała mieć statusu celebrytki, osoby ze ścianek, osoby z eventów, osoby z jakichś programów. I myślę, że to te osoby płacą cenę, no bo one należą się na jakąś taką publiczną ocenę przez wszystkich. To jest taka ta popularność trochę jak Lara Gessler nam powiedziała z Warzywniaka, że wszyscy cię znają, nie, nie wiadomo do końca skąd. A taki ekstremalny przypadek tego zagranicznego to jest Kim Kardashian, tak? która też praktycznie nie zrobiła nic, a jest wszędzie i jest w ogóle królową wszystkiego. tak? Więc ja sobie jestem takim szarakiem w tej przestrzeni. I ja nie mam nic do stracenia, no bo, no bo co ja ryzykuję? Tak naprawdę ten format podcast tak mamy, o którym Emilia powiedziałaś, on jest dla pewnej grupy, <laughs> dla kobiet, które myślą o macierzyństwie albo są mamami albo za chwilę będą. No i one są takie dosyć myślę, że życzliwe, bo Same wiedzą, jaki to jest znój i trud, albo, albo się tego domyślają, albo się tego obawiają. I myślę, że tutaj to można tylko wygrać, a nie przegrać, jeżeli dzielisz się jakimiś intymnymi szczegółami. Natomiast, tak jak powiedziałam, ja nie bardzo mam cokolwiek do ukrycia. Odkąd powiedziałam, że, że zmagałam się z depresją i z nerwicą lękową, to już naprawdę nic, nic nie, nie, nie jest w stanie mi jakoś zatkać buzi na sadzie, nie powiem o tym. To był dla mnie największy przełom, jak o tym powiedziałam. A właśnie, i, i pomogły ci to? Pewnie, bardzo. Cały czas pomaga. A dotknął ci jakiś ostracyzm, wykluczenie Nie. z racji tego, że to wyznałaś? No bo różnie jest, prawda? Nie wiesz, co jeżeli mnie dotknął, to dotknął mnie raczej z tego powodu, że zostałam mamą i jakby wkroczyłam trochę do innego grona, na inną płaszczyznę, do innej grupy docelowej i trochę się takie moje kontakty, które myślałam, że są takie dosyć mocne i fajne. Osłabiły, w sensie przestałam być zapraszana na jakieś takie eventy, na które kiedyś to w ogóle było oczywiste, że, że jestem zapraszana i w ogóle hello. To teraz tego nie ma. Ja niespecjalnie za tym tęsknię, bo nie mam na to czasu. <laughs> I też takie takie. Jak to powiedzieć? Takie small talki nie są tym, co lubię najbardziej. Ale tak to zauważam, że aha, okej, okay, to ja już teraz nie jestem naczelną jakiegoś tam tytułu, to już się tak nie kumplujemy. Hmm. <grafię> Więc to jest takie trochę zabawne dla mnie. Um, ale też no być może to jest też naturalne: no przecież to nie są znajomości prywatne, to są znajomości biznesowe. No to w momencie, kiedy przestajesz być potrzebnym, bo powiedzmy, nie mm, nie tworzysz jako redaktor naczelny jakiegoś portalu dla kobiet, no to po co możesz być na jakiś jakiejś branży kosmetycznej, tak. Ale to, to z tego, co mówisz, to raczej nie jest pokłosie tego, że zostałeś mamą, jeżeli dobrze rozumiem i z tego tytułu ktoś cię tam wyeliminował, tylko z tego tytułu, że już jakby nie zajmujesz tych pozycji, które wcześniej zajmowałaś. Oj, tak? i wiesz co, ja słyszałam takie opinie, że zostałaś matką, w związku z czym jakby to nie jest sexy tutaj i też to, że zostałam mamą, znaczy w ogóle mówienie, że jak się staje rodzicem, to się zmienia życie, to naprawdę się zmienia życie, to jest prawda to nie jest tylko takie pitu-pitu, tylko naprawdę wszystko się zmienia i też w głowie się wszystko zmienia. Więc ja sobie za bardzo nie wyobrażałam etatu przy mojej malutkiej córce, więc etat zostawiłam, założyłam swoją firmę i poszłam na swoje jako, jako freelancer. I jakby od tego, że zostałam mamą, to wszystko się zaczęło, tak? I to jest takie, no to są takie naturalne skręty, w jakie strony poszło moje życie zawodowe i prywatne. I tak myślę, że tak, że trochę tak, że w momencie jednak, kiedy nie jesteś. No bo umówmy się, dziewczyny, które nie mają dzieci, albo które mają dzieci odchowane, mają więcej czasu, mogą sobie na więcej pozwolić, a no a takie jak ja, to nie do końca. Więc myślę, że to z jednej strony jest naturalne, ale z drugiej strony, jeżeli mówisz o jakimkolwiek ostracyzmie, żeby to tak w ogóle nazwać, chociaż to jest duże słowo, no to tutaj takie, takie wykluczenie, że to już tak nie do końca należysz do tego świata, tak? A co Należy był, teraz do innego świata, oczywiście. A co było inspiracją dla ciebie i dla twojej współprowadzącej w ogóle, żeby taką formułę, taki program stworzyć? Wiesz, są nasze doświadczenia i samotność w tych doświadczeniach. Samotność w tych doświadczeniach, zwłaszcza samotność też w pandemii, kiedy ciężko było zaczynać macierzyństwo, tak jak w moim wypadku, a w martynę kontynuować, kiedy ona została mamą po raz drugi. I, i mieliśmy też wrażenie, mimo że te podcasty o macierzyństwie są, to jednak, że one nie są takie do końca... No, że my byśmy to robiły mocniej, szczerzej i też nie byłybyśmy tylko mm, paniami prowadzącymi, tylko właśnie chcieliśmy się dzielić też swoimi historiami. I naprawdę zawsze miałam coś takiego, że lubiłam, jak moja praca, efekty mojej pracy rezonują z ludźmi, z ich emocjami. Przysięgam, to jest dla mnie najważniejsze. I jak ja dostaję wiadomości od kobiet, że im ten podcast bardzo pomógł, albo że poczuły się takie przytulone, zaopiekowane. Yy... No to to jest, słuchajcie, no to to jest wartość, naprawdę. To to jest dla mnie cenniejsze niż pieniądze, naprawdę. Znaczy ja to potwierdzam, bo ja jestem też ogromną fanką Rdyni. waszego formatu, mimo że nie mam dzieci, ale to rozbudowuje niezwykle świadomość tego, na co człowiek się mhm. decyduje. I rzeczywiście mhm. na tej podstawie, co mówicie, na podstawie też odwagi osób, które przychodzą z pierwszych stron gazet i chcą się dzielić swoimi informacjami, naprawdę widać jaka to jest wartość. I to przetrwa zdecydowanie. Dziękuję. i. Jedynie co tak chyba smutne jest to, że wasz format obnaża to, jak wiele tematów tabu mamy cały czas mm -hmm. w Polsce. Mm -hmm. No tak, to prawda. Bo, bo nie wiem, czy jest jakiś odpowiednik zagraniczny waszego formatu? Wiesz co? Nie wiem, nawet się nad tym, nawet się nad tym nie zastanawiałeś. My to naprawdę wyszło z takiej potrzeby serca i po prostu potrzeby takiej mamowej, że mm, takie zdanie sobie przeczytałam, mm, bo też na przykład przez, przez tą. Przez to, że ciężko znosiłam ciążę, potem, e, że zaczynałam być mamą właśnie w takich trudnych warunkach, jeszcze dołączałam się do depresji, a przed straciłam bliską osobę, przyjaciela, tak jakby nasza relacja się zupełnie rozjechała. I ja naprawdę się czułam samotna w tym I, i, i przeczytałam takie zdanie, że gdy zostajesz rodzicem, twoje życie się zmienia i tracisz pewnych znajomych, to jest naturalne, no bo oni nie są w stanie. Zrozumieć Twojego doświadczenia, dzielić go z Tobą, no to bardzo dużo od nich wymaga, żeby w to wejść. Na przykład si dla osoby, która jest w ogóle singlem, tak? W ogóle nie ma rodziny i w ogóle o tym nie myśli, ale zyskujesz nowych. I ja mam wrażenie, że wszystkie te osoby, które nas słuchają, to są takie moje nowe znajome. <słuch> I, I to jest super. Jakby to na pewno nam osładza te trudy macierzyństwa, bo macierzyństwo jest w ogóle bardzo fajne i, i bardzo wszystkim polecam, ale tak jak powiedział mój mąż, to jest chyba jedyna rzecz na świecie, która może być. Bardzo ciężka i bardzo wspaniała jednocześnie. I to naprawdę tak jest. No, nawet niektórzy psycholodzy mówią o czymś takim, że trzeba przejść też swoją żałobę w momencie, kiedy mm -hmm. się staje rodzicem, tak, z racji tego, że trzeba pożegnać niepewno. swoje mhm. życie, które tamto już nigdy nie będzie. Takie jakie Ja mam wrażenie, że przychodziłam, tak byłam w ciąży, bo ja się źle czułam bardzo i yy, i tak dociągnęłam do szóstego miesiąca. Wtedy też w mojej pracy było dużo zmian, była nowa szefowa, jakoś to wszystko tak nie szło po nie szło mojej myśli. I też tak się czułam trochę wykluczana z tego względu, że jestem w ciąży, więc już z tobą nie będziemy tego załatwiać. Na przykład to było, to było bardzo takie dla mnie, to bardzo mi weszło na głowę. Była nowa szefowa i były spotkania z każdym reprezentantem serwisu. Tych serwisów było dużo u nas w redakcji. Ze mną takiego spotkania nie było. Więc ja potem chciałam udowodnić, jaka to jestem super, jaka jestem sprawcza, ile ja jeszcze mogę, że w ogóle dam ta ciąża, to to nieważne, ja zobacz, jaka ja jestem super. I to było dla mnie takie trochę upokarzające już potem, jak z tego odeszłam, że w ogóle co ty chciałaś udowodnić, że to ta osoba niech się wstydzi, tak? Że, że tak się zachowywała. I jak byłam w ciąży, potem urodziłam, potem była pandemia, no to sobie przedłużyłam ten urlop <laughs> macierzyński z półrocznego na roczny, w zasadzie po roku już, już wiedziałam, że ja już nie chcę tam wracać, a tam też wszystko się zaczęło rozpadać. Te struktury, bardzo dużo zmian, więc tak naprawdę podjęłam tę decyzję tuż przed tym, kiedy i tak bym podjęła tę decyzję, no bo w tych nowych strukturach też już nie, nie do końca chciałam uczestniczyć. Ja myślę, że w życiu zmiany są potrzebne, bo, bo każdy potrzebuje takich przełomów, ale wróćmy jeszcze do tego, że Ty właśnie prowadzisz takie. Bardzo szczere, otwarte rozmowy. W Gali też miałaś e, swoje pasmo, gdzie zapraszałaś mhm. największe gwiazdy w Polsce: Doda, e, Marcin Gortat, Julia Wieniawa, Maryla Rodowicz, Weronika Rosatti. Mhm. Tam naprawdę padały bardzo trudne pytania. Która z tych rozmów najbardziej zapadła ci w pamięci, zrobiła na, na tobie największe wrażenie? Wiesz co, no ta z Weroniką Rossati, bo ona trochę zaczęła taką kampanię społeczną i, i, i jakby jej wyźwięk był taki bardzo duży i głośny i ważny I, i ona też zmieniła trochę życie Weroniki, bo ona odważyła się na, na pewne kroki, w ogóle odważyła się powiedzieć o tym, że jest samotną mamą, że została porzucona, że, mm, że była ofiarą y, przemocy ekonomicznej, psychicznej, fizycznej. I to poszło bardzo. I ta rozmowa miała chyba ponad dwie bańki na YouTubie, wyświetleń. Myśmy z Wroniko znamy znaczy, oczywiście, poznałyśmy się jak ja wkraczałam do show biznesu. Ona wtedy grała, był taki serial kiedyś, taki skrajnie durny na TV. Nie majka o dziewczynie, która poszła na cytologię i została zapłodniona. Oglądałam. Tak, no to taki styl był. No to to są te czasy, <noise> kiedy ja zaczynam, tak? To jest 2010-2011 i ja tam wtedy poznałam po Weronikę. Po Tak, ja tam wtedy poznałam Weronikę i nam jakoś tak od razu kliknęło. Pamiętam, że myśmy razem wracały tak słówko, już w ogóle po prostu, już wiedziałam, że to mi jest bliska osoba, bo my po prostu dzieliłyśmy pasję film. Tak, i myśmy gadały sobie o autobiografii Romana Poleńskiego, Brigitte Bardo. no po prostu naprawdę tylko i wyłącznie o tym gadałyśmy. A pasja zawsze łączy ludzi. No i jakoś tak mieliśmy takie wrażenie, że jesteśmy sobie bliskie. I to już był mój któryś z kolei wywiad z Weroniką, bo ja z nią robiłam i jeszcze jak pracowałam w lula.pl, miałam taki program Kobiecym Okiem <laughs> dla Gazeta.pl. Ona wtedy u mnie była, potem była u mnie raz właśnie w Gala Studio w Gali, i potem po paru latach znowu. Jak była za pierwszym razem, to miała pierścionek zaręczynowy i mówiła mój narzeczony narzeczonej, wydawała się bardzo szczęśliwa, no a za drugim razem. I to też było takie fajne. Ona się trochę przyczyniła do tego, że ja sama zostałam mamą, bo ona przyszła z Elizabet na nagranie, i ta jej córeczka była taka super urocza. O, matko! Ja mówiłam, Boże, jak ja chciałam mieć tego córeczkę sama. Także mhm. zawsze jej mówię: Ty trochę jesteś matko chrzestną mojego macierzyństwa. Więc to. Ona była. ona była, Znaczy, potem miała bardzo duży wywiad w Wysokich Obcasach, chyba nawet z Magdaleno Środo, więc zobaczcie, jaka ranga została mhm. nadana temu wyznaniu. I wtedy też tak poczułam, że to dziennikarstwo internetowe to, to brzmi w ogóle okropnie i ja nie używam tego sformułowania, bo dla mnie dziennikarstwo to jest zawsze dziennikarstwo, tylko nośniki się zmieniają. A jeżeli robisz coś w formie wideo do internetu, no to tylko możesz zyskać olbrzymie zasięgi, tak? Że to dziennikarstwo internetowe jest tak trochę po macoszemu traktowane, bo dużo osób napisało do mnie, że Natalia za to, to w ogóle grand, grand front powinien być za ten wywiad, tak? A ja nie dostałam z tym wywiad nic. Poza, poza, poza jakimiś takimi wyrazami uznania, gratulacjami, a przecież są jakieś nagrody, jakieś konkursy. Jakieś, każdy lubi być doceniany, każdy lubi mm. być doceniany. A mam wrażenie, że w Polsce funkcjonuje to tylko dla największych, najbardziej prestiżowych magazynów i już dla absolutnie największych graczy internetowych, naprawdę, dla youtuberów, takich, no, że kilkadziesiąt milionów tak, w, w subskrypcjach. Wtedy też sobie ja pomyślałam, kurczę. W sumie i tak najważniejsze, że ja to robię dla ludzi, że to jakoś z nimi tak. Tak. Mhm. tak? Czyli znowu Że ty się samo, spełniasz tak, też tak, w tym. Tak, tak, tak. Że to nie robi się tego dla nagród, dla niczego, ale robiłam to już wiele, wiele lat i tak pomyślałam, fajnie byłoby raz zostać tak oficjalnie docenionym za to, że to, co robisz, jest naprawdę dobre. Natomiast potem już zupełnie się z tego wyleczyłam. Uznałam, że. To nie ma sensu, to będzie tylko osłabiające, i że nikt nigdy, kto robił coś dobrego, nie robił niczego dla żadnych nagród ani dla, dla splendoru. I robiłam i robię wciąż te rozmowy dla ludzi. Ale czy nie uważasz, właśnie, bo ja zastanawiam się, jaka kategoria powinna mm -hmm. być y, zakwalifikowana do takiego formatu, czy to jest raczej. No... Są nowe media nawet. <laughs> A w nowych mediach, mm -hmm. a nie myślę, że to ujmowałoby temu, jeżeli to wzi wzięlibyśmy tak generalnie nowe, nowe media, czy nowe media bo tych gatunków, mm -hmm. podgatunków, mm -hmm. czy może za klasyfikować to jako, nie wiem, wywiad pogłębiony, czy Aha. jakby da, dałabym temu no, większą i, wartość. Bo... ja nawet na to nie liczę, to wiesz, to, to ja już czy ja już obniżyłam oczekiwania to minimum no, po prostu. Dokładnie, tak bardzo, tak, wiesz, tak, do jednego tak, worka. Tak, Dlaczego tak myślę? Bo tak mi się wydaje oczywiście, że ten format wymaga nie tylko warsztatu dziennikarskiego, hmm. ale musi być coś tam naprawdę unikatowe i magiczne, żeby ktoś akurat chciał Przyjść, hmm. e, poczuć się na tyle swobodnie, mm -hmm. do tego, żeby ci powiedzieć o tak bardzo Wam, tak intymnych rzeczach. I to musi nastąpić po pierwsze: musicie niesamowitą atmosferę tworzyć tam w tam mm -hmm. studiu, że ktoś się czuje bezpiecznie, co myślę, że mm -hmm. to jest kwestia doświadczenia, empatii na pewno, ale też i warsztatu. Empatii myślę, że głównie wiesz. A tak, ale z drugiej strony, z Twoich obserwacji, tych gości, które zapraszałyście. Co jest takim breaking pointem do tego, że ci te, te kobiety decydują się o to, żeby, żeby przyjść i wiedzą, z czym to się je, no bo wcześniej eee, słuchają? Wiesz co, no żeby przyjść, to teraz po prostu już lecimy na, na wielkości tego podcastu, bo on w, najwyżej był w notowaniu Spotify, no bo to jest ta platforma streamingowa, na której my istniejemy na top 200, bo ten ranking to jest top 200 podcastów Polska i top 200 podcastów Świat. No to w top 200 podcastów Polska był na 22 miejscu. No to już jest wysoko. To ktokolwiek tam się interesuje podcastami, mhm. to zawsze gdzieś tam na to trafi, tak? Natomiast w kategorii rodzicielstwo jest numerem jeden. Zaraz potem są, jest podcast taki parentingowy Wysokich Obcasów. Super, ja kocham Wysokie Obcasy, więc dla mnie byśmy towarzystwie to hmm. Jezus. Szczę. Tak. Żeby do nas przyszło, super było, że przyszła do nas Małgosia Rodzenek na początku. Myśmy też jej zupełnie jasno powiedziały, że chcemy rozmawiać o in vitro, a Małgorzata jest taką orędowniczką in vitro i można o niej myśleć, co się chce, ale uważam, że w tej dziedzinie robi cudowną robotę i serdecznie ją pozdrawiam i dziękuję jej za to, że przyszła do nas jako pierwsza, no bo takie nazwisko poniosło nam podcast tak naprawdę. Mm -hmm. I my starałyśmy się żonglować, zapraszałyśmy też takie mniejsze, ale mniejsze, ale jak to też powiedzieć? Bo to, że na przykład ktoś nie ma miliona, tylko ma 90 tysięcy na Instagramie, to nie znaczy, że jest mniej wartościowy, tak? To jest jakby oczywiste o naszej wartości nie, nie świadczy liczba followersów, ale ja też nie do końca to chcę powiedzieć, że czasem osoba, która ma 90 tysięcy, ma większe zaangażowanie. I większy, większy wpływ na swoją społeczność niż osoba, która ma dwa miliony. Więc zaproszaliśmy też dziewczyny, które mają tak kilkadziesiąt tysięcy fanów, i te podcasty szły nam super. I w ogóle, co było dla mnie niesamowite, po drugim sezonie podcastem, który słuchał się najlepiej. No jak myślicie, z kim była ta rozmowa? Tak, w ogóle, no, pewnie pamiętacie te największe nazwiska, więc pewnie kogoś tam kojarzycie. Ja nawet nie odważyć się strzelać, ale po tym, co mówisz, to raczej była to osoba mniej tak, ee, tak. Wow. zasięgowa niż wow. bardziej. Z się Prokop, z żoną Marcina Prokopa. Wow. Tak, i to wow. dla mnie też był szok, bo mieliśmy olbrzymie osoby, jeśli chodzi o, o, o liczbę followersów i o zasięgi, a okazało się, że to jest tak osoba mało znana, a tak interesująca ludzi, bo Maria jest instruktorką jogi, oddychania właściwego. I też taką bardzo ciepłą i też się dzieliła, e, dzieliła swoimi takimi rzeczami, na przykład tym, dlaczego nie mają więcej dzieci z Marcinem. Więc myślę, że i o tym wywiadzie nawet nikt nigdzie nie napisał, bo są wywiady, na przykład teraz z Danią Czartoryską, to było tak, wszędzie. Tak, z, 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 z Zofią Zborowską mm. to było wszędzie, mm. z Mafaszyn było wszędzie. A z Marysią nikt o tym nie napisał, a to się posłuchało, więc to jest znowu ta poczta pantoflowa, te matki, które mm. polecają do sobie, dziewczyny, które mm. mówią, o to jest fajny podcast, tak? i to jest naprawdę dla mnie ogromna wartość i to jest dla mnie ta nagroda no na, tych, na przykładzie tych osób, które wspomniałaś chociażby Zosi z Borskiej, ja pamiętam przedruki, artykuły e, po tym podcaście, które były tak niesmaczne, tak wyciągnięte mhm. z kontekstu mhm. i tak uwłaczające w ogóle godności kobiety jako mhm. ogółu, że zastanawiałam się właśnie, e, że z jednej strony to jest ta grupa docelowa, o którą mówisz, to trafia a z drugiej strony jest też ta, ta fala hejtu, która za tym idzie. Wiele osób nie rozumie w ogóle, po co się mówi o takich rzeczach, mm -hmm. po co wywlekać to, jakby na zasadzie, że to nikomu nie jest do niczego niepotrzebne. I jakby, i to, to było arcy ciekawe właśnie to, że jak te osoby mimo wszystko to przychodzą kolejne, decydują się, nawet wiedząc o tym, że są tak klikalne, że ceny za to zapłacą. Nie tylko one ale ich współpartnerzy, partnerzy i tak naprawdę rodzina, no bo to obrywa się wszystkim. Wiesz co, no nie jestem w stanie mówić za te osoby, które do nas przychodzą. Myślę, że one też mają jakąś misję w mówieniu tych rzeczy, Zosia na pewno. I, i myślę, że staramy się przynajmniej zapraszać osoby, które są autentyczne i jakoś tak postępują w zgodzie ze sobą. I naprawdę nic co ludzkie nie jest nam obce, ja nie wiem czego tutaj się wstydzić. Teraz to, jeśli tak mówicie, to wywiad, który wyjdzie za tydzień, hmm. to już w ogóle rozłożył wszystkich na oparciu. To na razie nie mogę okay. nic powiedzieć, ale to. I czekamy. Tak, to będzie, dużo będzie takich takich wyznań. Ja z kolei uważam, że to jest bardzo potrzebne, bo połóg jest ekstremalnym doznaniem dla kobiety i dla ciała kobiety. Ja, jak urodziłam dziecko, nie miałam pojęcia, że w ogóle jest coś takiego. Jak koleżanka mi powiedziała, masz te podkłady? Jakie podkłady? No wiesz, te podkłady na krwawienie, ale jakie krwawienie? no pociążę. A w ogóle what? What the F? Tak? Jak w ogóle... ja, ja teraz też mam. też jeszcze nie mam dzieci i uh -huh. jak słusz, słucham tego. Ale to jest wszystko do przeżycia, no. tylko dobrze o tym wiedzieć. Mm -hmm. I dobrze wiedzieć, jak różnie kobiety do tego podchodzą, więc ja, ja chcę wierzyć, chcę wierzyć, że nasz podcast ma taką e, misyjną funkcję. I nigdy też żadna z kobiet, które u nas były, nie żałowała tego, co, co powiedziały, no bo jakby stoją za swoimi słowami, za swoimi deklaracjami. Natomiast no, ja nie mam wpływów na media plotkarskie, na tabloidy, wiemy, jakimi prawami rządzą się tabloidy. I kobiety też wiedzą, zwłaszcza te, które, które do nas przychodzą, oczywiście wiedzą o tym zawsze polecam sięganie do kontekstu, tak? Czyli na szczęście, bo sama to obserwuję, bo to jest dla mnie bardzo ważne, myślę, że to jest taka etyka dziennikarska, żeby podawane było źródło. I zwykle jest podawane. Znaczy to no, naprawdę od co najmniej roku nie zauważyłam, żeby jakiś z moich materiałów, który jest cytowany, żeby nie miał podanego źródła, więc super, fajnie, że taka praktyka stała się normą, bo tak nie było, jak ja zaczynałam w mediach, zwłaszcza w internecie. W ogóle internet to była totalna samowolka i, i mam nadzieję, że osoby, które to zaintryguje, nawet ze złości, zajrzą do źródła. Jak zajrzą do źródła, to wydaje mi się, że już zrozumieją wszystko. Ja pamiętam taki moment w internecie, nazwijmy sobie to, kiedy Tatiana Okupnik też opowiedziała o tych cieniach macierzyństwa, nie tylko o blaskach. Mm. I wtedy pamiętam, no ja się pierwsze tak, tak zderzyłam z tym, że jakaś taka wielka gwiazda mhm. opowiedziała tak, tak bardzo prywatne sprawy i było mi to potrzebne, bo też nie miałam o pewnych rzeczach totalnie pojęcia. Mhm. więc tak, myślę... ona opowiedziała o prozaicznych rzeczach tak. i opowiada też o tym w naszym podcaście, który wyjdzie mm -hmm. za tydzień. Czyli widzisz... O, Jak trafiłam! Wzłoniłaś mnie do tego wyznania, tak, tak, bo mm -hmm. y też mam wrażenie, że to jest jedna taka misyjna działalność, mówienie o tym, bo o tym się nie mówi. A jeżeli o czymś się nie mówi, to jak człowiek tego doświadcza, to jest w tym bardzo samotne. Samotność równa się depresja, bardzo często, tak u mnie na przykład. Takie, mm -hmm. takie osamotnienie, takie niezrozumienie. I Depresja to jest bardzo ciężka choroba, bardzo często kończąca się samobójstwem, więc jeżeli my z tym naszym przekazem docieramy do osób, które na z nią się mierzą, albo są na granicy jej, i to im jakoś pomaga, no to dziewczyny, no to super, tak? No to, mm -hmm. no to chodzi w tym wszystkim. Naprawdę zawsze chciałam robić coś, co będzie miało sens, tak? Jakby nie wiem, no nie umiałabym być chyba urzędnikiem. Mm -hmm. Bo no myślę, że każda taka praca, nawet znaczy, zwłaszcza lekarza, tak? Czy czy psychologa, czy, czy psychiatrę, no to są niesamowicie ważne funkcje, i jeżeli my tutaj odrobinę chociaż wpisujemy się, powiedzmy, w psychologa, to super. To ja naprawdę o niczym więcej mm -hmm. nie mogłabym marzyć. To, co jest fantastyczne w Waszym programie, ja będę się nim cały czas zachwycać, to jest, mi się wydaje, że kluj i przewagą nad Profesjonalni sami ekspertami mówicie po prostu tak zwyczajnie, tak mhm. y, y, esencjonalnie i konkretnie, mhm. ale oprócz tego, że mówicie o problemach, mówicie o tym i pytacie, jak te osoby sobie z tym radziły, tak? w sensie jakich narzędzi użyły. Depresja, no to wiadomo, że to jest bardzo skomplikowana choroba, i tutaj na pewno trzeba się soportować specjalistą, mm -hmm. jeśli już, ale, ale mi, się, mi, się, mi się wydaje, że samo takich prostych, jakby takich codziennych rzeczach jest to istotne, że mówi się, OK, dobra, to możesz zrobić to tak i tak. I właśnie. A propos show biznesu, no bo generalnie mówi się o tym, że to jest wszystko na pokaz, że są, świat jest zakłamany, generalnie, ale jak widzimy. Znajdują mu się osoby w tym showbiznesie, które mają misyjność, które mają odwagę mhm. i z których korzystacie. A moje pytanie jest właśnie, czy tych osób jest dużo? Wiesz co, no myślę, że tak. Myślę, że, no tak jak wspomniałam, to, co robi Małgorzata Rozenek jest super. Myślę, że to, co robi Anna Przetakiewicz jest bardzo potrzebne. To, co zrobiła Weronika Rosati, cały ten ruch jak najbardziej. Kinga Rusin ma czasem dobre spostrzeżenia, chociaż ogólnie... Um, no ja nie jestem osobiście fanką, ale yy, a, bo czasem wali za mocno. Yy, ale niektóre rzeczy, które wrzucę na Instagram, też mam wrażenie, że są potrzebne i robił taki potrzebny młyn. Yy, pff, kto jeszcze? No wszystkie akcje, w które angażuje się Maciej Sztur i jego żona Kaśka Błażejewska-Sztur, która też u nas była w podcaście. Myślę, że mnóstwo jest takich osób i że na skalę polską, a na skalę światową myślę, że gdyby Kim Kardashian mówiła o wojnie na Ukrainie, to to poparcie byłoby jeszcze większe, mm -hmm. więc myślę, że osoby, które czy moim zdaniem to jest obowiązek, ale to jest, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Mówienia o rzeczach ważnych, nakłaniania do rzeczy ważnych, na przykład to, co robi Maja Ostaszewska, której się potwornie za to dostaje. Oj, tak. Zosia Zborowska też nam powiedziała, że, że potwornie za, za różne takie, jak na przykład, nie wiem, krytykowała ten podręcznik, który pan Czarnek wymyślił sobie dla, dla szkół. I, i, no i coś poświęcają, ale coś zyskują, tak? Polska jest podzielona mniej więcej na pół, co pokazały wybory z 2020 roku. No to jak nie ta połowa, to ta, tak? Znaczy, ja, ja to myślę, Wszystkich i... się nie da, wiesz, no, tylko dolar, dolar się wszystkim podoba, tak? Ja też <laughs> nigdy nie próbuję się podobać wszystkim. I nawet dolar się nie podoba. E... Pytam o to, bo jak na przykład słucham sobie podcastów, generalnie, a jestem fanem podcastów, mm -hmm. to czasami pierwotnym rzucie wydawało mi się, że to jest taka forma misji, forma dzielenia się tym, co mam do powiedzenia, ale po jakimś czasie okazywało się, że dla mnie to jest po prostu sucha kalkulacja. Tego, że ja korzystam na tym, że nie wiem, mówię o sobie w taki, mhm. a inny sposób i jakby są konkretne korzyści z tego. Na przykład w przypadku tutaj sztura, Macieja sztura jego żony, ja widzę, że to jest czyste dobro. Mhm. Że oni nawet to mnóstwo rzeczy, których robię, nie mówią. Z kolei inni traktują to jako swój transparent waleczności i na tym bardzo dużo korzystają. Już nie będę mówić kogo na myśli. Na pewno to jest pokłosie czegoś dobrego, ale jednak upatruję, że to jest więcej korzyści dla siebie i budowania tego pozytywnego wizerunku, niż jeżeli rzeczywiście służy to też innym. Bo zawsze pytanie jest co za tym idzie. Jeżeli ja przyjdę sobie, pogadam, powiem tak, 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 ale nie robię za tym z, z, z tego tytułu nic, nie, 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 chociażby nie kontynuuję tego w swoich social mediach, no to dla mnie to jest wątpliwe, tak? No, ale to jest jakby moje skromne, mm, skromne zdanie, więc dobrze, że w tym świecie show biznesu jest taki dużo osób, będziecie je zapraszać pewnie, bo myślę, że wasz podcast rośnie cały czas w siłę i będzie rósł, no bo ja nie kojarzę takiego drugiego formatu. W Dziękuję bardzo. Wszystko jest bardzo miłe, co mówisz, naprawdę. A powiedz mi, nam, czego nie lubisz w showbiznesie? Co cię denerwuje? No wiesz co, nie, nie znoszę tych smoltoków. To mnie bardzo męczy. <laughs> to mnie bardzo męczy, a to jest niestety czasem konieczne, zwłaszcza właśnie jak reprezentowałam galę, Galapel, nasz serwis, to musiałam bardzo często brać udział w takich spotkankach i to było dla mnie, Boże, tak męczące. Też to, że że bardzo skąpi się fundusze, kiedy naprawdę one są potrzebne, żeby coś zrobić super i bardzo często trzeba dokładać z własnych a jeżeli nie pieniędzy, to z własnej energii, bo nie ma na przykład na kogoś pieniędzy, budżetu, więc trzeba coś, co powinno zrobić trzy osoby, zrobić samemu. Mam wrażenie, że to się zmienia. Słuchajcie, zamknęło się tyle magazynów, nawet Gala się zamknęła. Ja już mm -hmm. wtedy w niej nie byłam, więc od roku. Także nawet Gala się zamknęła, Instyle, całe wydawnictwo Markward, czyli Harper's Bazaar i masa, masa innych rzeczy. W Markwardzie są teraz tylko onlineowe tytuły, tak, prawda? Tak, tak. tak. I, I też mam wrażenie, że dewałuje się marka jako taka, um, taka marka wynikająca z historii. Na przykład taki harper z Bazar, co to w Polsce znaczy? Nic. Dużo tak. ludzi nawet nie umiało wymówić tego, y, prawda? Mm -hmm. A i, i na, tym, i na tym lecą też influencerzy, że um, to nie jest wcale autentyczne, takie do końca, co pokazała ostatnia wpadka Borysa Szyca. <laughs> słyszeliście o tym, <laughs> Tak. Tak, czyli że copy-paste, y, ale. Ale jasne, są pewne działania opłacane i fajnie, tak jak rozmawialiśmy na waszym, na waszym spotkaniu w. w, w marcu, a, w marcu. Tak. Tak, Dzień w roku, tak. Marco, kobiet dokładnie. Dziękuję Ci, Emi że teraz musimy, trzeba to regulować i pisać współpracować, co nie, myślę, że to bardzo rozjaśnia w głowach followersom, tych osób i też wtedy widzimy, no, że okej, okay, jest jakiś post sponsorowany, super, bo też to, sobie by się czegoś utrzymywać, Instagram też jest dla wielu, wielu, bardzo wielu osób źródłem zarobku w tym momencie, ale taki, taki post reklamowy, na przykład, nie wiem, no, Uzośki Zośki jest jeden na pięć postów, czy tam na dziesięć nawet, tak, więc to, co, to, co mówiłaś o tym, że niektórzy grają tylko na Siebie, to mam wrażenie, że ci wartościowi influencerzy jednak oni są bardzo spójni. I nawet te reklamy, które dobierają i te produkty, one też są spójne. Czy tak jak Lara Kessler, tak? Ja jakby wierzę, Larze, jak ona coś promuje, bo to jest bardzo spójne z jej wizerunkiem i z tym, co ona robi, i z tym, kim ona jest. Też miałam okazję ją poznać i niesamowicie doceniam jej szczerość, jej otwartość. Powiem Wam wręcz, że to jest chyba mój ulubiony wywiad ze wszystkich jakie przeprowadziłyśmy w naszym podcaście, właśnie to nasze spotkanie z Larą Gessler. Kiedy ona mówi tak otwarcie, że to swoim byłym mężu. I mówi, nie, może o wszystkim. Albo swojej relacji z mamą i no, no czego ona się ma wstydzić. Mhm. I ona mówi, właśnie mi nie zależy na popularności z warzywniaka. Super to jest. Ja ją podziwiam za to, za jej słownictwo. Widać, że ona jest takim... Ona jest tak, w, no, to powiedza... jest córka Magdy i to tam wiadomo, że... Ale widać, że ma jakby bakcyla miłość, uwielbia jej sformułowanie, jak coś, coś, coś się takie konkretne, to jest kaloryczne, no i, i jakby zapada jest, jest rzeczywiście Wiesz, bardzo... to jest też wykształcona dziewczyna, tak? No. I, I też tak, jak nam opowiadała o tym swoim życiu, to na różnych salonach bywała i w różnych środowiskach, a naprawdę nic tak nie kształci jak, jak różnorodność, jak podróża. Ja chciałabym też tak wychowywać moją córkę, tak? Nie chciałabym osiąść tylko na moim grochowie, już się z niego nie ruszać. Chciałabym właśnie podróżować, jeżeli oczywiście sytuacja na świecie na to pozwoli, bo jest taka dosyć ponura i, i powiem wam, że to mnie trochę ściąga, tak, na ziemię codziennie. Nie ma dnia, żebym nie myślała o, o wojnie, która się dzieje za naszą wschodnią granicą. Nie ma dnia, naprawdę. I bardzo się cieszę, dlatego że mam ten podcast, który jest troszeczkę taką bańką, kiedy my idziemy z Martyna, zamykamy się w naszym studiu, spotykamy z kobietami, rozmawiamy tylko i wyłącznie o tym macierzyństwie. To jest bardzo terapeutyczne dla mnie. Mhm. A myślałyście, yy, czy jest w ogóle przestrzeń do tego, żeby zaprosić... Mężczyznę, który powiedziałby, mm -hmm. z jakimi problemami oni się no bo ma partnerkę, którą kocha, ale mm -hmm. często na przykład z tych rozmów, które ja prowadzę, oni są totalnie bezradni, jakby bezsilni, nie wiedzą, co mają robić, jak reagować, czego nie robić, i dla nich to ta tacierzyństwo też jest czasami bardzo, bardzo ciężkie, w szczególności jeżeli partnerka, na przykład, nie wiem, ma depresję poporodową, czy sobie kompletnie z tym nie radzi, czy myślałyście kiedyś o, o to, żeby zaprosić może jakiegoś. Pana i przedstawiłby swój punkt widzenia też dla kobiet, mhm. jak, 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 jak rozmawiać. Wiesz, co naszym takim założeniem, które też jest w opisie tego podcastu, jest to, że rozmawiamy z mamami i z niemamami o posiadaniu i o nieposiadaniu dzieci, świadomym, tak? Czyli właśnie i o antykoncepcji. I teraz dzisiaj wychodzi nasz wywiad z Miko Urbaniak, córką Urszuli Dudziak, która nie ma dzieci, mhm. natomiast ma chorobę afektywną dwupiegunową. I dla mnie, osoby, która sama się zmaga z różnymi zaburzeniami, no oczywiście nie tego kalibru, co Mika. Dla mnie to było bardzo ważne w momencie, kiedy ja zaczęłam planować rodzinę, czy ja mogę mieć dzieci przy moich tam skłonnościach do depresji, do nerwicy lękowej. I jak usłyszałam od że tak, absolutnie, w ogóle pięcioro, najlepiej już. To było takie cudowne, takie kojące. I dlatego, do czego zmierzam? chcemy pokazywać różne perspektywy na macierzyństwo, bo też na macierzyństwie się znamy i to są nasze wspólne doświadczenia. No jakby mężczyzna, ja widzę po moim mężu, to jest zupełnie inny świat. I to są zupełnie inne doświadczenia, a na ten moment ja nie mówię że nigdy, ale na ten moment chodzi nam o to wspólnotę tych doświadczeń mm. różnych, tak? Bo przecież my też tymi matkami nie jesteśmy od zawsze. Ja przeżyłam 34 lata nie będąc mamą, ale z czego co najmniej 15 w takiej olbrzymiej opozycji, że never ever. Nigdy w ogóle nie chcę, w ogóle mi to nie kręci co? Mówił właśnie o tym w rozmowie z Miką. Także na razie ograniczamy się do doświadczeń, których faktycznie możemy doświadczyć, również fizycznych. No bo jednak to, co przechodzi ciało kobiety, jest hardkorowe. Mhm. Dla niektórych może piękne, dla mnie to nie jest piękne na przykład. Natomiast dla mnie piękne i to mnie bardzo zaskoczyło, było karmienie piersią mojej córki. I to było coś, za czym ja faktycznie musiałam odbyć żałobę. Jak to się kończyło? Karmiamy długo, bo karmiamy 22 miesiące. I to było coś, na te emocje zupełnie nie byłam przygotowana, bo myślałam, że będę tego nienawidzieć i robić to na zasadzie, no muszę, to robić, a ja to naprawdę, to był dla mnie najbardziej kojący, wyciszający moment te nasze noce wspólne, kiedy ja nie spałam, no bo wiadomo, no to się tak nie do końca da spać na jednym boku, to powiedzmy podsypiałam trochę, to teraz za tym tęsknię, bo bardzo się czułam wtedy bezpieczna, i tak wiedziałam, że co by nie było choćby skały, srały jak to mówi pani Dorota Wellman, którą serdecznie mm. pozdrawiam to ja w nocy z moją córeczką się przytulimy i będziemy sobie leżały. Ja zadaję jeszcze takie jedno pytanie, um, które mi przychodzi do głowy i które nie słyszałam jeszcze nigdy z ust kobiety, która by powiedziała szczerze: O Boże. No. Że żałuję. Czego? Na przykład tego, że została mamą. Mm -hmm. Jakby nigdy w eterze to nie. nie. nie jakby nie, nie zostało upublicznione, a. Ty, wiedząc o tym. Co Czy ja żałuję? Przeszła, nie, nie żałuję. No właśnie, bo w, z jednym z podcastów powiedziałaś o tym, że, 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 jakby rozważasz drugie dziecko mm -hmm. z partnerem, ale właśnie ta trauma, którą doświadczyłaś mm -hmm. po porodzie, jakby ty jest tym, tym elementem takim, który, który, jest takim stopującym. tak pomyślałam sobie, że to musi być bardzo głębokie, mm -hmm. gdzieś w tobie. I ja znam osoby, i kobiety, które, które żałują, znaczy mogę wnioskować po ich zachowaniu, tak? Porzucają cudzysłowie dzieci, jak mają trzy miesiące, są mianie, babcie i tak dalej. To dziecko tak naprawdę nie ma emocjonalnej więzi z tą matką, czasami nawet ma bardziej z ojcem. I się zastanawiam po co, no ale jakby wprost nie mogę nie mogą tego powiedzieć, bo jakby nie ma na to przyzwolenia, ale w swoim zachowaniem absolutnie pokazują, że, że to nie była dobra droga, mhm. że nie do końca wiedziały, z czym to się jest, jest jeszcze kateryjne kategoria druga kobiet, które po prostu no, odhaczają na liście, tak? Zrobiłam to, 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 to. No dobra, no to, to jeszcze to mi tego brakuje, żebym na starość nie żałowała, tak? I dlatego stąd to, to, to moje pytanie co do tego, czy czy, czy właśnie czy to jest normalne to, że kobiety czasami mogą pomyśleć, że kurczę, żałuję. Wiesz co, ja miałam depresję okołoporodową, to jest też coś takiego, o czym się mało mówi. Z Olo Hamkało poruszałyśmy ten temat, bo znamy takie pojęcie, istnieje w sferze publicznej depresja poporodowa, prawda? A jest też coś takiego jak depresja okołoporodowa, która mhm. zaczyna się tak około siódmego, 8 miesiąca, u mnie tak dokładnie było. To jeszcze było spotęgowane tym, że zaczęła się pandemia. I ja już w ogóle miałam, ja, ja i tak się czułam taka wykluczona, tak, tak jak powiedziałam właśnie w pracy, ze względu na to, że byłam w ciąży, to już miałam wrażenie, że nie jestem traktowana poważnie. To znaczy, że nie jestem traktowana jako partner, tak? no bo co ze mną można planować, jak ja za chwilę odchodzę na mm -hmm. urlop macierzyński, a ja dałam temu serwisowi krew pod i łzy, więc było to dla mnie takie bardzo przykre doświadczenie. No i potem ta pandemia, to zamknięcie, to wszystko się spotęgowało, i ja nie wiem, jak by było, gdyby nie to, że ja karmiłam piersią. To jest doświadczenie, którego nie można przecenić, i ja wiem, że kobiety mają do tego różny stosunek, i ja to naprawdę akceptuję, naprawdę. Natomiast dla mnie. Mam wrażenie, że mnie to uratowało, że to uratowało moje macierzyństwo. To mi dało niesamowitą więź z moją córką, niesamowitą po prostu. I nawet moja mama tak mówi, bo ja, ja ogólnie taka jestem dla siebie surowa. I tak oceniam siebie, że Boże, jak ja to beznadziejnie te pierwsze miesiące tego macierzyństwa. A moja mama mówi: Natalia, ty Zuzi nawet na sekundę nie zostawiłaś. Nawet na moment po prostu dopełniłaś wszystkich takich obowiązków macierzyńskich jeszcze z taką ogromną czułością, mimo że byłaś w strasznym stanie sama. I ja zaczęłam tak, tak, tak siebie tak wewnętrznie przytulać, że no faktycznie, że tak było i że... I tak jak powiedziałam, że to karmienie, nawet kiedy byłam taka zrozpaczona i taka bardzo samotna, to to karmienie mi dawało poczucie olbrzymiej bliskości i ta bliskość z nami, między nami po prostu się narodziła bardzo szybko, od, od pierwszej sekundy. Bo mimo, że ja, no to karmienie, boże dziewczyny, mi się to wydawało, że to jest takie straszne, jakieś ze zwierzęcenie po prostu coś okropnego, ble. A po prostu jak położona mi podała i powiedziała, karmimy, powiedziałam tak, od razu, instynktownie, bo chciałam dać mojej córce wszystko, co najlepsze. I od tego momentu, jakby w ogóle już nie było mowy, czy to żałuję, czy nie żałuję, czy to była dobra decyzja, czy nie. To jest jakby część mnie, to jest przedłużenie mnie. I ja sobie w ogóle nie zadaję takich pytań. Czy mi brakuje tego, że nie jeżdżę na jakieś pokazy? Pewnie mi tego trochę brakuje, bo takie życie na przykład jak dziecko ma katar i nie możecie wyjść z domu, albo kaszle, no to jest nużące, prawda? Ale w perspektywie, no co te pokazy, no, jakby, no tak naprawdę festiwal próżności, no, tak, czym są te ciuchy. Dlatego cieszę się teraz bardzo, że mam coś, co wydaje mi się, że ma wartość, czyli nasz podcast. Ja też sobie bardzo cenię to, co robię dla Wolga Polska, czyli że piszę takie duże artykuły o osobach, które bardzo często są jakimiś moimi inspiracjami albo, w których losy mogę się wgłębić. To jest fantastyczne, bo bazuję sobie na jakichś tekstach z Vanity Fair, z New York Timesa. Kocham to, kocham po prostu. Nigdy nie miałam na to czasu. A teraz mogę sobie to czytać i robić olbrzymi research. No, ten freelancing polega też na tym, że ty jesteś panem i panią swojego czasu. Ja jestem fatalna w organizacji swojego czasu, ale jakby wszystko na koniec, a praca na pierwszym miejscu i Zuzia, a ja to w ogóle, wiecie, <laughs> naprawdę dawno nie zmieniałam szafy, muszę się tym zająć trochę sobą. E, I um, no i bardzo lubię to, co robię teraz. Tak jak Daga pytałaś mnie na początku, mm -hmm. tak czy ja jestem w tym miejscu, w którym chciałabym być. Mm, zawsze mamy jakieś tam swoje cele niezrealizowane, tak? Na przykład zawsze chciałam przeprowadzić wiedzę z Angelino Jolie z Barackiem Obamą. No to i się słuchaj, da, no to, to, to się, raczej, to, się raczej nie tak A Jakie raczej? Może Ale... się zdarzyć. Dobrze, trzymaj się w takim razie. E, będę sobie to wizualizować, jak kiedyś no. jeden dziennikarz, tak? E, robił to w sposób e, dosyć spektakularny. E... No Angelina była chwil, na chwilę w Warszawie, no i się nie złapała. Się. Angelina była... Mm... Szalotem. Tak, Angelina była w Ukrainie i była też w Oświęcimiu kiedyś. Mhm. No, inkognito. E, Angelina jest fajna. Angelina jest taką moją inspiracją. Oczywiście na tyle, na tyle, ile jest to autentyczna kreacja. Tak na szczęście, znaczy miałam możliwość spotkania kogoś fotografki yy, Paoli Kudaki. Wydaje mi się, że tak się czyta właściwie jej nazwisko, która z Angeliną pracowała i która robiła sesję Angeliny, właśnie chyba do New mm -hmm. York Timesa i ona mi o niej opowiadała i to było cudowne. To było już takie mm -hmm. najbliższe podejście do Angeliny Jolie, jakie mogła się jej Uśnięcie jej. Tak, to, tak. To, to jest ciekawe, bo a propos Angeliny Jolie, ja też ją zawsze podziwiałam, aczkolwiek... Ty, rozmawia... ty jesteś ja mi do niej podobna. Mm. Może no, największy prze, komplement. Prze, przemilczę ten fakt. <noise> A propos właśnie tego, że rozmawiałam z osobami, które się zajmują profilowaniem, i jakby mm -hmm. umiem czytać, no to tak jakby. No, też jakby nie wszystko jest okej, okay w takim sensie, że ona ma też swoje problemy. Oczywiście, nie jak każde. E, Takiej natury psychicznej. Mm -hmm. e, no i też nie ma dobrej pasy w sensie prasy. E, mm -hmm, z, zauważcie, mm. że Brad Pitt jest, mimo tego, że pokazał o tym, że no, nie jest doskonały, miał swojej mądrości, jest nadal topowy, top, jest uwielbiany, a ona, no jej się oberwało. No, Bo ona króci. stwarza dystans też. Ona stwarza dystans i ona. Mm. ona nie idzie na żadne ustępstwa, na żadne, tak? A brat jest taki, no taki dorany przyłóż, tak? Taki wesoły mm -hmm. chłopak, tu to zażartuje, to, 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 no udzielił tego wywiadu GQ słynnego, w którym miał zawzawione oczy. Mm -hmm. Myślę, że to mu dużo, dużo pomogła ona udzieliła jednak takiego dużo bardziej zachowawczego w Mhm. Mm Potem była też tam jazda wokół tego wywiadu, że pewne jej słowa zostały przeinaczone. Tutaj to było super. To było naprawdę rewelacyjne, że Vanity Fair stanęło po stronie swojej dziennikarki. To się bardzo rzadko zdarza. Mhm. Bardzo rzadko. Ja nie wiem, czy to się w ogóle kiedykolwiek w Polsce zdarzyło, szczerze mówiąc. Mhm. A wspomniałaś o tym, że pracujesz dla WOGA. Ja się zastanawiam, jak się dostać do tak elitarnej redakcji. No wiesz co? No to było gdzieś zawsze moje marzenie, nie ukrywam. Ja współpracuję z Wogiem, jestem contributing editor, tak? Mhm. Dostarczam swoje treści. Jak to się stało? No, no, jakby my, jakby w tym środowisku dziennikarzy to. To nie jest już to środowisko, to nie są te kingi rusin, lisy, olejniki, mm -hmm. tak? To jest w ogóle już, to się stworzyło inne, no, nowe pokolenie. pokolenie tak? Mm -hmm. To są ludzie, którzy też pracowali w internecie, którzy wielokrotnie pracowali gdzieś razem. Bo myśmy rzeczywiście, nasze losy się przeplatały. Miałam przyjemność pracować z Hanią Rydleską, która jest całą dyrektor wydawniczą Wołga. Nie bezpośrednio, ale pracowałyśmy razem w strukturach Agory. No i, no i to jest dla mnie fantastyczne, że ona doceniała moją robotę, a ja od zawsze ceniłam jej pracę, tak? Więc jak odeszłam z Gali, no to odezwałam się do Hani i powiedziałam: Hania, słuchaj, wiesz, ja ci mogę wysłać, dostarczyć co chcesz, całe moje jakieś portfolio, i co tylko sobie życzysz, mogę przyjść i poopowiadać o sobie. A Hania właśnie zachowała się fantastycznie, bo powiedziała Natalia, nie musisz, przecież ja znam twoje dokonania. I to było takie super. Mi po prostu, wiecie, tej osobie wychodzącej z depresji, która zostawia mm -hmm. pracę, właśnie to wsparcie od drugiej kobiety, i mm, oczywiście to też nie było takie proste, bo do Wołga pisze się trochę inaczej. Nie wiem, czy zauważyłyście, teksty są bardzo długie, tak. one mają konkretną strukturę i wtedy miałam też przyjemność pracować z kolejną wspaniałą kobietą, wspaniałą profesjonalistką Aleksandrą Błyćkowską. Mm -hmm. Autorką książek między innymi to nie Te są takie o zrównoważone... tak, 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 o zrównoważonej modzie. Tak. Też. I Ola była moją redaktorką. I, yy, I też powiedziała mi, że nigdy jeszcze nie współpracowała z dziennikarką, która tak szybko nauczyła się tak dużo i yy, jak odchodziła potem z ona to powiedziała, że, yy, że jest bardzo zadowolona z naszej współpracy i z tego, co razem dokonałyśmy, z nami bardzo wdzięczna, bo ona rzeczywiście nauczyła mnie pisać trochę inaczej niż pisałam dotychczas. I fajnie też, że można się czegoś nauczyć po 36 roku życia. To jest wspaniałe. I więc bardzo się cieszę, że spotkałam tę dziewczynę w Wołgu i że mogę też współpracować na co dzień z Kasią Pietrawicz, która jest w Wołg.pl redaktor naczelną. I to jest bardzo dla mnie fajne, wspierające środowisko. Akurat ja współpracuję z damskim w 100%, mm -hmm. i jakoś też ta współpraca z kobietami jest dla mnie bardzo wartościowa. No i nie ukrywam, że to jest fajne, no bo jak zawsze sobie myślałam o marce, dla której chciałam pracować, no to wiadomo, że wąż. Tylko to mi się w ogóle nie wydawało osiągalne. A jak potem się pojawił wąż, Pali, ja nie pamiętam czy to był 2016 czy 17, to ja bardzo mocno byłam już w strukturach tam gala, wcześniej lula. Nie brałam pod uwagę zmiany pracy. <laughs> Więc no to było to było cudowne. I tak jak sobie spędziłam zeszłe lato, że jeździłam sobie do kawiarni yy, i sobie pisałam o Marilyn Monroe, o Brigitte Bardot, no to dziewczyny. Myślałam sobie po prostu i w ogóle nie wiem. No, cudownie. A ja mam jeszcze, będę drożyć tego woga, e, bo na przykład powiedz mi, jak można, mam... Jestem pr na przykład, no bo jestem, ale słuchają też nas osoby, które chcą pracować w tej branży, studenci. I jeżeli oni chcieliby ze swoim artykułem, czy z marką, dla której pracują, zainteresować właśnie dziennikarza Woga, Tematem, to co mają zrobić? Mają pisać maile, mają pisać na Instagramie. Jak się dostać? Jak, jak jest, Wiesz co, jak, pisanie na Instagramie uh -huh. wydaje mi się, że jest takie przeznaczone dla osób, które gdzieś tam się znają prywatnie. Uh -huh. Bo to jest jednak taki kanał bardzo. Um, Mm, nieoficjalne, prawda? Mm -hmm. Natomiast wszyscy mm, teraz, tak jak, tak jak mówiłam wcześniej, że podawane są cały czas źródła, kto skąd czerpie, to tak samo na ogół podawane są maile redakcyjne. Mm -hmm. I wydaje mi się, że można próbować w ten sposób. To nie jest prosta. Ja też, no przecież ja musiałam wyjechać do Wenecji za swoje, mm -hmm. zrobić tam relacje z festiwalu, żeby w ogóle ktoś chciał ze mną rozmawiać. Także to nie jest prosta droga. Tak jak któraś z Was powiedziała, że trochę to też yy, potrzeba szczęścia. Wydaje mi się, że tak. Ale też bardzo dużo determinacji i a teraz obserwuję karierę osoby, która jest mi bliska, która zaczynała gdzieś pod moimi skrzydłami i która teraz jest po prostu szychą, jeśli chodzi o, o PR, marketing, dziennikarstwo i jest mi bardzo miło, że ja ją niejako wpuściłam do branży, po prostu ufając jej i też na początku no, jakby tego nie ukrywam, po prostu za darmo zrobiła wywiad, bo sama powiedziała, że bardzo chce i że pokryje wszelkie koszty, ja ten wiatr opublikowałam i dalej to już poszło. To też trwało lata, ale jest teraz w tym miejscu, gdzie absolutnie chciała być. I myślę właśnie, że ta determinacja, gotowość do poświęceń i pasja. Ja tego nie ukrywam, Ja dla mnie popultura jest pasją. I, I uważam też, że takie troszeczkę obniżanie jej rangi jest też nie do końca właściwe, bo. Można być specjalistą od wszystkiego. Nie wiem, no można być specjalistą od kabli, a nie można być specjalistą od, od celebrytów. Można. I specjalista w każdej dziedzinie jest cenny. Yy, I popkultura jest bardzo rozległa. No ma ikony właśnie typu Marilyn Monroe, yy, nie wiem, Greta Garbo, yy, Grace Kelly, Frank Sinatra. I fajnie jest mieć wiedzę o nich. I to też, yy, to też rozwijać i jakby pokazywać, prezentować, że ma się taką wiedzę, pomagają podcasty. Jest bardzo dużo podcastów o filmach, o na przykład spoiler master Michała Liszczyka, to jest w ogóle rewelacja. Jest, jest dużo podcastów właśnie o ikonach popkultury. Także myślę, że pasja jest ważna. No jeżeli coś wynika z pasji, też mi to kiedyś powiedziała mama, że jak ktoś ma pasję, to zawsze osiągnie to, czego chce. Może to jest naiwne, ale u mnie to zadziałało. Mamy WOK, mamy, tak mamy. O, mamy, tak mamy. <laughs> A no tak, mamy, no. Co dalej? Co planujesz? O czym marzysz? Wiesz, bardzo chciałabym wybić mole w mojej garderobie, bo mam po prostu <laughs> ścięty na wiór sweter, dziewczyny. Jestem załamana. To jest mój ulubiony sweter. Mam go na sobie i jest po prostu ścięty. Więc jak ktoś wam napisze, jak się pozbyć moli, to, to mi to przekażcie. Tak, to są moje marzenia dnia codziennego. Wiesz co, ja już od, od pandemii nie robię takich planów. Wiesz, że miałam bardzo dużo planów. I... I staram się uczyć się też tego w terapii, w której jestem od roku. Doceniać taką codzienność. To nie jest dla mnie łatwe, bo ja naprawdę bywałam za granicą 5-6 razy w roku. Uwielbiałam, gdy było to powiązane z pracą. Nawet mój mąż mówił: tu już nie umiesz odpoczywać. Już gdziekolwiek hmm. jesteśmy, to chcesz coś robić, załatwiać sobie jakiś wywiad czy coś. Takim moim absolutnym spełnieniem było, jak robiłam wywiad okładkowy do glamura, zostałam o to poproszona, bo znam język francuski, Jean Damas, jest największa influencerka. Wow. Największa tak. influencerka francuska, byłam wtedy na sesji w takiej pięknej kamienicy. To był taki cudowny wyjazd, cudowny. Czułam się spełniona, jak byłam na pokazie e, Ralph and Rousseau od Couture, gdzie w ogóle zobaczyłam, co to znaczy pokaz po prostu, P. I e, 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 jakby Paryż. Paryż to jest dla mnie to takie miejsce, gdzie byłam najbardziej spełniona zawodowo, kiedy mogłam brać udział w Fashion Weekach. E, byłam też bardzo spełniona, gdy byłam w Kan, na premierze, a potem na kolacji ze Sieną Miller, z Sofią Kopolą, no to to w ogóle jakby tylko to po pierwsze trochę uzależnia potem, i potem ciężko jest się cieszyć taką zwykłą codziennością, no bo jak to, prawda? I to jest, to jest trochę niebezpieczne, a po drugie cały czas się chce więcej i więcej i więcej, i tylko no, no co, co może to przebić w pewnym momencie, tak? Mm, więc staram się naprawdę mieć takie plany typu: wybić mole w szafie, <głos> <głos> które też mnie ściągają trochę na ziemię mm, głową. E, chciałabym coś wydać. <noise> na pewno jeszcze wydam dwie książki, i tutaj nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Jedną wydam, jak byłam dużo młodsza i też do dużo młodszych odbiorczeń to było jak być paryżanką w Polsce. Drugą wydam, że takich kobiet, które interesują się modą, stylem i, i szukają inspiracji to była modna Polka teraz gdzieś te tematy właśnie macierzyństwa są mi bardzo bliskie ale też ciągle pop kultura. więc myślę może jak to połączyć, a może też właśnie co tutaj zrobić indywidualnie jakoś w tej kwestii jako ja może jako moje doświadczenia także, także rynek wydawniczy mnie gdzieś tam kusi no i tyle, no i chciałabym żeby podcast się rozwijał żeby był kolejny i kolejny sezon mhm. Natka, a czego o tobie nie wiemy? Nie wiem, bo ja chyba wszystko mówię w tym podcaście. A może co byście chciały wiedzieć, może w ten sposób, aby sobie odpowiedzieć? Znaczy, generalnie to prawda, że ja zawsze myślę, że, że wiemy o tobie dużo i wiemy bardzo mało. Mhm. Bo człowiek jest dla mnie takim, taką, taką księgą, która sam siebie jeszcze do końca nie zna, mhm. bo nie zna się w wielu sytuacjach. Mhm. Więc raczej myślę, to, co chciałabyś przekazać e, młodym w szczególności kobietom, które nas będą słuchać, e, które wchodzą w ten świat e, macierzyństwa, ale też i, i, i zawodu, jakim mm -hmm. jest e, dziennikarstwo, co im chciałabyś przekazać, a co byś sobie też powiedziała, mając te 20 lat startując, e, czego się nauczyłaś przez te lata, spotkając się z tymi ludźmi, jak mówisz, top of the top? Na pewno trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na pewno. Taki, to taki przekaz. Radziłabym też być życzliwym dla siebie i dla innych, a zwłaszcza dla innych kobiet. Te kobiety, które nas słuchają, może kiedyś będą, życzę im tego bardzo wysoko na stanowiskach redaktorskich, dziennikarskich, wiarowych. Fajnie jest dawać innym kobietom wsparcie, naprawdę. To uskrzydla. Mnie to uskrzydlało. Ja bardzo lubiłam mieć moją redakcję pod skrzydłami. I się nimi trochę tak opiekować, i w sumie do tego najbardziej tęsknię. Do tej mojej redakcji, do, takiej, do takiego bycia w grupie, bycia razem, bycia zespołem. Wspaniale jest być zespołem. Naprawdę nie warto jest być szefową suko. To się nie opłaca ani dla tej szefowej, ani dla, dla jej zespołu już w ogóle nie. Ludzie nas na koniec zapamiętają przez to, jakie emocje im dawaliśmy, czy czuli się z nami fajnie, czy nie fajnie, głównie, głównie dlatego. A nie, a nie za to, jakie zrobiliśmy wyniki. Też te wyniki nie są takie ważne, naprawdę z perspektywy już matki wiem, że to jest tak cholernie nieistotne. Istotne są treści. Fajnie robić wartościowe treści. Tak, no i myślę, że to życzliwość, ciężka praca, cierpliwość i, i traktowanie, zwłaszcza my kobiety, siebie nawzajem z jak największą życzliwością, bo ja. Takich, nie miałam dużo takich złych doświadczeń, naprawdę nie miałam dużo, nie chcę tego wyolbrzymić, bo miałam bardzo mało jakichś przykrych sytuacji przez 13 lat czy ponad nawet w branży, ale jeżeli doznałam jakichś uszczypliwości to od kobiet, a nie od mężczyzn, więc naprawdę dziewczyny bądźmy dla siebie życzliwe w pracy. Nie bądźmy królowami śniegu. O których pisze Natalia de Barbaro w swojej książce, nie wiem, no czy tak, kojarzysz tak, W człowej przewodniczce jest, jest, no, Natalia de Barbaro to guru teraz, prawda? Psychologii. Mhm. To ja jeszcze taka mała dygresja, że, że to jest niesamowite, że dzisiaj nagrywamy po południu z tobą to nagranie, a ja dzisiaj miałam rozmowę z jedną z ważniejszych osób w moim życiu, mhm. moim takim mentorem, profesorem, człowiekiem, który mnóstwo rzeczy już osiągnął. Mhm. I, I to, co mi powiedział dzisiaj rano, kiedy ją zapytałam, słuchaj, dlaczego? go zapytam, dlaczego pomaga? Nie? Jakby, jakby wiesz, no ja nie czuję, że jakby, że na to zasługuje i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, bo to jest właśnie to, co o nas zapamiętają. To właśnie no tak. to, jak inni się czuli przy nas i co jak my to, tak naprawdę zrobiliśmy za, dla innych. Tak. Nie mhm. wszystkie pomniki, które sobie wystawiamy poprzez tytuły naukowe czy zawodowe, czy książki, czy whatever. Wszystko jest ważne, ale właśnie to, to, to co pozostawiamy po sobie. Dla innych. I to nie ma, nie miał na myśli tylko rodziny, dzieci, ale przede wszystkim poruszą. po prostu ludzi. Więc tą życzliwością kończymy. Ja mam dreszcze. U. A ja jeszcze wiedziałam, co Wam powiem, bo pisałam mocne. właśnie dla Wołga do Onet Premium do tego serwisu. Tam też właśnie Vogue wystawia swoje teksty. Pisałam o Harm Stylesie i mhm. akurat tego nie wiedziałam, że jego takim głównym hasłem, w ogóle motywem przewodnim wszystkim koncertów, ale w ogóle działalności artystycznej jest Treat people with kindness. Tak czy mm -hmm. traktuj ludzi życzliwie. Ja myślę, kurde, no przecież to jest takie klub, w ogóle wszystkiego. Wszyscy powinniśmy mieć to wydatłowane na czołach. I jak bardzo, żeby nam się łatwiej i lepiej i przyjemniej, więc ja się staram. Sama nie zawsze tę życzliwość dostaję na początku, ale jak ja jej okazuję dużo, to wtedy ona do mnie wraca. I przykładem na to jest to, jak jechaliśmy rok temu na wakacje do Grecji i na tydzień przed wylotem okazało się, że nie mamy dowodu dla Zuzi. Ja w ogóle nie wiedziałam. Nikt mi tego nie powiedział, więc ja mówię w podcaście, trzeba mieć dowód dla dziecka, jak ono się rodzi. Mi tego nikt nie powiedział, ja wam to mówię. I wszyscy mówili, nie, no to jest niewykonalne Natalia. Zostały Ci cztery dni, nie, jak tego nie zrobi. Zrobiono mi to. Zrobiono mi to, bo nie podeszłam do tego w sposób proszczeniowy. Tylko podeszłam do tego w sposób bardzo, bardzo, bardzo życzliwy. Ta energia, prawda? My nawet z Dagmarą mm -hmm. tak przed podcastem rozmawialiśmy o tym, że słuchaj, że, że, że jest dużo zawiści i tak dalej, ale warto być pracowitym, dobrym i to mm -hmm. na pewno zapunktuje, bo to punktuje. I, Też tak i... uważam. I dlatego do wszystkich, którzy marzą o, o takiej e, karierze Którą może nie wiem, no pff, jest u głupia to teraz zawsze masz o takiej karierze, którą ja zrobiłam. O takiej drodze no, powiedzmy. Bądź skromna, na O takiej no, kurde. drodze bez przesady. O takiej hmm. drodze, jaką ja przeszłam, chcieliby przejść podobną, to naprawdę cierpliwość, pracowitość i życzliwość. Amen. Amen. Dziękujemy, Dziękujemy. Ja, za, za dziś. A, no i generalnie bądźmy życzliwi. Tak.